diabeł. O nie, mam nadzieję, że się nie spóźnię. Piszemy zaraz klasówkę z matematyki. Ale jestem głodna. Nie, nie mam czasu na jedzenie. Muszę do szkoły iść. Albo może jednak coś zjeść? Nie wiem. A, kim ty jesteś? Jestem twoim diabłem. Moim czym? Twoim diabłem. Ty chyba jesteś głodna, co? Tak, skąd wiesz? Jestem w tobie, dlatego to słyszę i czuję. Ty naprawdę we mnie mieszkasz? Naturalnie, jestem magiczny. Aha, dziękuję za rozmowę, ale muszę do szkoły iść. Ale z ciebie kujon. Ja? Kujon? Nie. Muszę iść do szkoły, na klasówkę, bo będę miała nieobecność i kłopoty. Czy mogę ci coś poradzić? Idź na wagary. Słuchaj swojej intuicji. Więcej rad ci nie dam. Diable? Diable, gdzie jesteś? Znikł. Chyba go posłucham, bo jestem głodna. Dzień dobry. O, a ty nie masz lekcji? Lekcji? Lekcja odpadła. O, pewnie nauczyciel chory. Co byś chciała? Poproszę dobrą kanapkę. Dobrze, a coś do picia? Mam straszną ochotę na puszkę coli, ale niestety moi rodzice nie pozwalają mi coli pić. Słuchaj swojej intuicji. Proszę kolę. Dobrze, 9 zł proszę. Jak fajnie jest mieć wolny dzień. Ten wolny dzień zawdzięczasz tylko mi. O, tak, nie zaprzeczam. Anioł. O nie, chyba spóźnię się do szkoły. Jestem taka głodna. W domu nic nie jadłam. Kim ty jesteś? Nie bój się, jestem twoim aniołem. Moim aniołem? Tak, każdy posiada swojego anioła. Anioły są niewidoczne. Ale też magiczne, potrafię ci się czasami pokazać. Dziękuję za rozmowę, ale to nie rozwiąże mojego problemu. Jesteś głodna, ale nie wiesz, co zrobić. Prawda? A skąd wiesz? Słyszę twoje myśli. Na twoim miejscu poszłabym do szkoły. Tylko, że jestem głodna. Od razu po lekcji, na przerwie, będziesz mogła coś zjeść. Posłuchaj mnie, wtedy nie będziesz miała kłopotów. Wyobraź sobie, że na tą lekcję nie pójdziesz. Będziesz miała nieobecność i niemałe problemy. Masz rację, od razu po lekcji coś zjem. Bardzo dobrze. Ale przez tą rozmowę z tobą chyba się spóźnię. A to tak daleko? Tak. A po co jest magia? Magia? O! Diabeł. Dzień dobry. Najchętniej bym od razu od sprawdzianu zaczął, ale... jednego ucznia brakuje. Domyślacie się na pewno, kogo. Ania, czy wiesz, gdzie ona jest? Ja? Tak, ty. Nie wiem, a dlaczego pan mnie pyta? Na pewno poszło na wagary. Bardzo to możliwe. Dzień dobry. No, fajnie, że się zjawiłaś. Czy wszystko w porządku? Pan ma zaczerwienioną twarz. Przepraszam bardzo, a to co za pytanie? No przecież tylko grzecznie zapytałam. Dosyć tego. Zostajesz po lekcjach. A więc, nie chcę, żeby przez ciebie inni czekali. Rozdaję teraz sprawdziany. Hop, hop, zaczynać. Czas leci. O nie, co mam zrobić? Tych zadań się nie uczyłam. To jest niesprawiedliwe. Tyle czasu się przygotowywałam. A zadania są zupełnie inne i tych nie umiem. No to zaczynam. Ile to znowu było? 6 razy 8. 6 razy 8. 24? Nie. Nie. Zapomniałam. O Boże, ty umiesz się zmniejszyć? No pewnie, że umiem. Wiesz, mam problem. Nie rozumiem tych zadań. Akurat tych się nie uczyłam. Ale diable, pomyślałam sobie, że mogłabym od sąsiadki odpisać.
I bardzo dobrze. Z niej tak taki kujon, prawda? Tak, tylko źle się z tym czuję. Chcesz piątkę, czy nie? Diable, nie mogę się zdecydować. Nie nazywaj mnie diabłem. Brzmi to negatywnie. No ale jak cię mam nazywać? Na imię mam Bagheera. Nie jest to ładne imię, ale możesz mnie tak nazywać. Okej, Bagheera. Przestań się śmiać z mojego imienia. Zaczynaj lepiej odpisywać. Zrozumiane? Tak, tak. Dzięki za pomoc. Proszę. Do usług na zawsze. Znowu zniknął. Ale potwierdził, że ściąganie to dobry pomysł. Tylko zerknę. Jeszcze raz. Anioł. Chociaż raz wszyscy jesteście. Możemy od razu zaczynać. Zaczynam rozdawać. Hop, zaczynać. O! O nie! Tych zadań się nie uczyłam. To niemożliwe. Tutaj trzeba dzielić. A może... Wiem, zerknę, co sąsiadka napisała. Co tu robisz? Dlaczego jesteś taka mała? Po pierwsze, ściąganie od kogoś nic nie da. A poza tym mówiłam ci, że jestem magiczna. Skup się i skoncentruj. I postaraj się rozwiązać zadania bez odpisywania. Ale dostanę wtedy złą cenę, a tego nie chcę. To lepsze jak oszukiwanie. Poza tym, jak nauczyciel zauważy, odbierze ci klasówkę i dostaniesz jeszcze gorszą ocenę. Dobrze, to się postaram. Życzę ci powodzenia. Dziękuję. O, zniknęła. Diabeł. Stop, stop, panienko. Ale co? Przecież lekcje się skończyły. Tak, dlatego inne dzieci poszły do domu. Ale ty zostajesz po lekcjach. Jak mam się zachować? Uciec, czy jednak zostać po lekcjach? Będę musiała karę pisać i podpis od rodziców przynieść. Halo, halo, panienko. Ja chyba z tobą rozmawiam. Bagheera, co tu robisz? Nauczyciel cię widzi. Nie, jestem niewidoczny. Tylko ty mnie widzisz. A czy inni cię słyszą? Tak samo, tylko ty mnie słyszysz. Inni nie. A ty sama z sobą rozmawiasz? To znaczy widzę, że tylko ustami ruszasz. Bagheera, jak to? Czy nauczyciel też mnie nie słyszy? Czary mary. Dziękuję. Widzisz, znowu się wygłupiasz. Chodź, co za dzień. Hej, hej, jeżeli nie chcesz pisać kary, to nie słuchaj nauczyciela. Po prostu wyjdź. Sądzisz, ale nauczyciel zadzwoni do moich rodziców? Nie, o to się nie martw. Chodź, znikamy stąd. I tak ma być, daj rękę. O, co ty robisz? Niespodzianka. Gdzie ona jest? W uciekaniu bardzo szybka. Aha, ale się zdenerwowałem. Ona tego pożałuje. Niewychowane dziecko. Anioł. A, koniec lekcji. Mam dobre przeczucie, że klasówkę nieźle napisałam. A, znowu mnie przestraszyłaś. Przepraszam. Pokazać ci, gdzie mieszkam? Naprawdę? Oczywiście. Wspaniale, proszę za mną. Jestem taka ciekawa. Tu mieszkam. Wow. Ale czekaj, ja czegoś nie rozumiem. Powiedziałeś, że mieszkasz we mnie. Tak, ale nie cały czas. Jak śpisz, jesteś nieobecna. I co mam robić? I wtedy zajmuję się innymi rzeczami. Czyli kiedy ja śpię, ty w magiczny sposób przenosisz się na chmurę, tak? Tak. I tu mieszkasz, na tej chmurce. Tak. A tu co jest? A! Tam jest przepaść. Zapomniałaś? Znajdujemy się na chmurze, a nie na ziemi. Tak, tak, do tego muszę się przyzwyczaić. Tak, wierzę ci. Diabeł. O, jak ty to zrobiłeś? Ale co? No, przed chwilą byliśmy w szkole. A teraz jesteśmy w ciemnej i ponurej norze.
Ja tu mieszkam. To przepraszam bardzo. Ta Nora jest bardzo ładna. Wiem, jest bardzo przyjemna. Pytanie, a gdzie śpisz? Głupie pytanie znowu. Tu! Przecież to widać. Nie jest za twardo na spanie tu? Wiesz co? Zaraz cię stąd wyrzucę. Jesteś moim diabłem. I jak mi mówiłeś, jesteś przecież we mnie. A jak śpię i jestem nieobecna, to mieszkasz tu. W tym pięknym domu. To nie jest dom. To jest pomieszczenie. Tak, okej. Ja już chyba muszę iść. Tak łatwo się nie uwolnisz. Znajdujesz się w moich rękach. Proszę, puść mnie na wolność. Przecież mi dzisiaj w różnych sytuacjach pomogłeś. Tak, bo miałem cel. Cel? Jaki cel? Żebyś mi była posłuszna. Chcę się wydostać. Niestety magii nie posiadasz. Proszę, zlituj się. Wolałabym być w szkole. Zamiast tu, w tym ciemnym, okrutnym, ponurym piekle. Jakim prawem w ten sposób mówisz o moim domu? Nie zasługujesz na moją litość. Co? Bagheera, gdzie jesteś? To niemożliwe. Zostałam sama w piekle. Anioł. Dziękuję za takie pyszne jedzenie. Proszę, chętnie. Ale nie myślisz o tym, żeby powoli wracać do domu? Twoi rodzice na pewno się o ciebie martwią. Ach, nie muszą się o mnie martwić. Jestem taka głodna. Proponuję, że najpierw zjesz, a potem zaczaruję i będziesz w domu. Miło by było. Ale dobre. Niemożliwe. Co się mówi? Przepraszam, ale to było takie dobre. No już dobrze, ale nie rób tak więcej. To nieprzyjemne i niekulturalne. A jak mam iść do domu? Moja różdżka nam w tym pomoże. Wow! Diabeł. Muszę do domu wracać. Moi rodzice na pewno się martwią. A nauczyciel chyba też już zadzwonił. Co mam zrobić? Na pewno jesteś głodna. Nie, ale dziękuję za propozycję. Moi rodzice na pewno się o mnie bardzo martwią. A nauczyciel też już na pewno do rodziców zadzwonił. Nieważne. Zjedz kawałek pizzy. Nieważne. Dobrze, jak cię to zadowoli? Tak, po jedzeniu. Uwolnię cię i możesz iść do domu. Aha. Jestem głodna. Smacznego. Dziękuję bardzo. Ale prawie nic nie zostało. Tak, byłem bardzo głodny. Ale resztę możesz zjeść. Smacznego. Jedz. Okej. Nie rozumiem, co było w tym kawałku. A co ty myślałaś? Jesteś u diabła. Czy ten kawałek był zatruty? No pewnie. Trochę trucizny nikomu nie zaszkodzi. Daj mi wiadro, albo gdzie jest toaleta? Nawet nie zamierzaj się tutaj zwymiotować. Tam, szybko, do wiadra!
Zaprowadzisz mnie teraz do domu? Co? Ja? Nigdy. Nigdy cię nie zaprowadzę do domu. Twoi rodzice się nie martwią. Piekło, moja droga, jest również twoim domem. Ale ja nie chcę. Siadaj. A ja pomyślę, co na kolację ugotować. Może znowu coś z trucizną. Nie, proszę nie. A co ty robisz w moim piekle? Wynoś się na twoją białą chmurę. Chodź ze mną. Twoi rodzice już się bardzo o ciebie martwią. Twój nauczyciel do rodziców dzwonił. Bagheera jest wszystkiemu winna. Jak to? Kazała iść na wagary. Bagheera. No chodź. Gdzie wy idziecie? Daleko od ciebie. Teraz już wiem. Kogo mam słuchać? Tak, mnie. Nie, anioła. Bo anioły dobroć przynoszą.